Suwałkach świętej pamięci ksiądz Ryszard Gwiazdowski sprawował posługę kapłańską przez 11 lat. Od roku 2000 był proboszczem parafii pod wezwaniem świętego Aleksandra, z której trafił do Wirzeń, ostatniego miejsca służby Bogu i ludziom. Wcześniej pracował w parafiach w Węgorzewie i Ełku. Jego kapłaństwo trwało 31 lat. W suwalskiej świątyni konkatedralnej wystawiono dzisiaj trumnę z doczesnymi szczątkami świętej pamięci księdza Ryszarda. Została tutaj odprawiona również msza żałobna, w której uczestniczyło bardzo wielu mieszkańców naszego miasta. Wszyscy wspominają go niezwykle ciepło i z ogromnym szacunkiem. Główna uroczystość pogrzebowa została zaplanowana na czwartek 21 lutego. Msza żałobna będzie koncelebrowana pod przewodnictwem księdza biskupa diecezji ełckiej Jerzego Mazura w kościele pod wezwaniem świętej Teresy z Awili, po której nastąpi pochówek na cmentarzu parafialnym w Wirzajnach.